Powracamy po krótkiej przerwie. Z nami połączenie w naszym studiu z Marcinem Tuszkiewiczem. Z nami jest właśnie poprzez internet. Witam serdecznie. Witam serdecznie. No i cóż, w tym momencie WIG20 niestety poniżej kreski, ale co nie zmienia sytuacji, że te mocne spadki, które obserwowaliśmy w trakcie ostatnich tygodni, powoli hamują. I ja wiem, że to pytanie już padło tydzień temu. Czy rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z wyhamowaniem spadków i potencjalnym odwrotem, czy raczej jest to nadal wyhamowanie spadków, ale tuż przed korektą? No to jest trudne pytanie, tak jak sam wspomniałeś, dlatego że generalnie jesteśmy cały czas w okolicach, czy też w miejscach, w których może nastąpić zarówno jeden, jak i drugi scenariusz. I tutaj tak naprawdę inwestorzy dopiero będą decydowali, w którą stronę ostatecznie pójdą i myślę, że tak naprawdę jedyną rzeczą, która może finalnie popchać albo na północ, albo na południe, może zaprezentuję WIG20, jest chyba zagranica tylko i wyłącznie, bo zauważmy, że tutaj, jeżeli chodzi o WIG20, znajdujemy się cały czas poniżej 2100 punktów, czyli tak naprawdę tutaj no, nie da się ukryć, że opory na ten moment są jeszcze niewybite. Dopiero wzrosty powyżej 2120 by otwierały jakąś drogę na północ. Natomiast moim zdaniem to właśnie Donald Trump na ten moment rozdaje karty na rynku, jeżeli chodzi o emocje inwestorów. Nie da się ukryć, że na ten moment właśnie Chiny, Donald Trump, cała ta sytuacja, cała ta otoczka, a za chwilę jeszcze Brexit, który również dołoży oliwy do ognia. To wszystko powoduje, że inwestorzy są no, bardzo napięci, a na naszym podwórku, że tak powiem rodzimym, cały czas temat wyborów już zaczyna ta tak jakby gorączka przedwyborcza się pojawiać, coraz więcej gdzieś tam się pojawia tematów, których, no brzydko mówiąc tutaj oczywiście kiełbas wyborczych, tak, każdy się prześciguje przed tym, co zaoferuje innym, niestety idzie to cały czas w kierunku rozdawnictwa, co wpływa negatywnie na takie rzeczy jak obciążenia podatkowe dla firmy i tak dalej, i tak dalej. Więc krótko mówiąc, na razie nie ma pozytywów za dużo, ale się zdarzają i myślę, że warto wspomnieć o spółkach, które opublikowały wyniki, tak jak na przykład Play Communication, dokładnie, który dzisiaj rośnie o ponad... Gwiazda dzisiejszej sesji i tutaj o Play również rozmawialiśmy, nie przed tygodniem na pewno, ale chyba w którymś z naszych spotkań poruszany był temat Play. Tak, znaczy ja miałem okazję mówić kilkukrotnie na temat Play jako spółce, podobnie jak był Cyfrowy Polsat, czy wszystkie te inne firmy związane właśnie, czy Orange związane z telekomunikacją, które rozwiązały, nazwijmy to, swoją odwieczną wojnę cenową i pojawił się temat taki, że będą te ceny podwyższane. Play opublikowało swoje wyniki, zaraz przeanalizujemy wykres, ale takie słowo komentarza do tych wyników, które się pojawiło też w sieci. Pojawiła się informacja, że Play nie zauważyło negatywnych czynników podwyżek cen. Ja myślę, że akurat ten krok, który spółki podjęły, był bardzo rozsądny, biorąc pod uwagę też i wzrost wynagrodzeń, które obserwujemy w Polsce. Czyli akurat tutaj wzrost cen, bo nie ukrywajmy, telefon, sieć, połączenie internetowe, telefoniczne to jest już teraz takie dobro podstawowe. Tak? Od tego nie zrezygnujemy, jeżeli nam podwyższą ceny o 5, 10, nawet 15%, bo to każdy musi mieć w cudzysłowie. Tak? Do szczęścia czy do życia to może nie jest potrzebne, ale do pracy już na pewno. Więc jednak tutaj sobie firmy pozwoliły na to i to też widać w wynikach, które są praktycznie lepsze na każdej płaszczyźnie. Jak popatrzymy sobie na Play, to dzisiaj rośnie o te 6,9%, atakuje lokalny szczyt. Co ciekawe, wcześniej nastąpiło dość ciekawy moment, bo tutaj mieliśmy taką ja nie lubię takich sytuacji, takich mało klarownych, ale na pewno było zatrzymanie wzrostów, niekoniecznie odwrócenie trendu. No to nie ma pewności. Ale tutaj w momencie, w którym rynek wybił 32-24 zł, ruszył z powrotem na południe, no tutaj potencjalnie jakby ktoś był chętny do zakupu Play, to tutaj właśnie te momenty były dość interesujące. A same wyniki spółki są no lepsze tak naprawdę na każdej płaszczyźnie, tak jak wspomniałem, czy to pod względem przychodów, czy zysku, czy właśnie zysku na akcję, który jest tutaj też widocznie większy względem tego, co było w zeszłym półroczu, czy półroczu rok temu. Więc no tutaj na ten moment wygląda na to, że Play dobrze, że tak powiem, odnalazło się w tej nowej rzeczywistości i te wzrosty, które tutaj inwestorzy poczynili w okolicach maja, nie były przesadzone.
Nie tylko Play, ale kilka innych spółek opublikowało w ostatnich dniach wyniki. No, przede wszystkim inwestorzy mocno rozczarowali się wynikami JSW. Natomiast o JSW rozmawialiśmy w ostatnim tygodniu. Czy możemy powrócić do tej rozmowy? Tak, znaczy ja tam mówiłem o tym, że JSW w jednym momencie będzie publikowało zarówno wyniki finansowe, jak i odcięta będzie dywidenda. Tak. Tutaj te odcięcie dywidendy było dzień wcześniej. Sytuacja moim zdaniem bardzo, że tak powiem, przegrzana, ale to jest tylko i wyłącznie zdanie. Tak? Tutaj trzeba pamiętać o tym, że rynek może trwać przeciwko opinii w bardzo, bardzo długim czasie, bo to zależy tak naprawdę od nastawienia inwestorów, a to, co jest negatywne, to inwestycje, jakie JSW ma poczynić, te plany inwestycyjne, to jak inwestorzy to odbierają. Czyli krótko mówiąc, JSW opublikowało wyniki faktycznie nie najlepsze, natomiast nie powiedziałbym, że one są jakieś tragiczne, zresztą możemy oczywiście spojrzeć na nie. Zauważmy, że tutaj jeżeli chodzi o przychody ze sprzedaży, to one spadły o około tam 250 milionów, ale to dalej nie jest aż tak tragicznie. Najgorsze jest oczywiście w zysku, bo zysk spadł o połowę, więc to jest bardzo duża duża wartość, mniejsza, jeżeli chodzi o zysk operacyjny i na tym się prawdopodobnie inwestorzy skupili, aczkolwiek to też było zdyskontowane już pomału było dyskontowane w cenach. Więc moim zdaniem to, co dorzuciło tak jakby tej oliwy do ognia i spowodowało dalsze spadki, były właśnie te negatywne informacje o kolejnych inwestycjach, które JSW poczyni. Ja wspominałem wtedy, że JSW może być ciekawą firmą, ciekawą spółką i na czas zatrzymania, że tak powiem, tutaj może się później pojawić dynamiczny wzrost w górę, ale to się tak jakby nie spełniło. Czyli krótko mówiąc, nie było przesłanek do tego, żeby te wzrosty były. Nawet w takim krótkim terminie, ja bardzo często patrzę na takie krótkoterminowe korekty, to zauważmy, że rynek nie był w stanie wybić tego lokalnego szczytu nawet, czyli naprawdę bardzo, bardzo słabo. Zresztą ja też ten temat poruszałem w takiej analizie, która jest dostępna na Słaberze, można sobie ją poczytać. To było robione właśnie na tydzień przed wynikami. Zbliżają się wybory, zbliża się kampania wyborcza. No i właśnie, Polska to na pewno nie Stany Zjednoczone, również pod względem aktywności inwestorów. Inwestorzy nie są ważną grupą docelową dla polityków. Czy tutaj rzeczywiście mamy my, jako inwestorzy, jako osoby związane z rynkami, mamy się czego obawiać przed jesiennymi wyborami? Ja myślę, że tutaj nie do końca sami inwestorzy jako tako, ale problem jest tym, że no wiadomo, kto inwestuje na giełdzie papierów wartościowych w sposób aktywny czy pasywny. Zawsze są to osoby, nazwijmy to, które myślą samodzielnie, tak? Czyli nie oczekują od tego, że państwo im będzie dawało na wszystko, tylko raczej chcą wziąć sprawy w swoje ręce. I takie osoby w Polsce na ten moment nie są wspierane w żaden sposób. Wszystkie tak naprawdę działania, które są na ten moment podejmowane, są do szerszego grona osób, zwłaszcza w Polsce, tak? No bo mamy tutaj jednak odsetek ludzi inwestujących na giełdzie jest chyba liczony w promilach tak naprawdę, więc naprawdę nie jest to nic, z czego się powinniśmy cieszyć. Natomiast rząd nie ma też żadnego bodźca ku temu, aby dbać o takie osoby jak my. My zadbamy o siebie sami, tak? Czyli mówię tutaj o wszystkich osobach, które są albo przedsiębiorcami, albo inwestorami, albo osobami na tyle samoświadomymi, że nie oczekują wsparcia, tylko sami chcą sobie zaradzić i wolą, aby państwo im nie dawało, ale jednocześnie nie brało od nich, tak? A my idziemy na ten moment w stronę właśnie takiego, że okej, wszyscy, którzy mają więcej, powinni się dołożyć do wspólnego koszyka, żeby ci, którzy mieli mniej, mogli żyć lepiej. Tylko to niestety rodzi jeden bardzo duży problem. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, ale to tylko tak liczbowo podniosę ten temat jeszcze raz. Odsetek ludzi pracujących w Polsce, którzy mogą pracować, czyli są powyżej 16 roku życia, jest jedną z najniższych w Europie, wynosi nieco ponad 55%. To jest tragedia moim zdaniem. Tak jakby w Polsce mamy zasoby, które mogłyby pracować, mogłyby wytwarzać PKB, mogłyby stwarzać ten kraj większym, ale nie pracują z różnych powodów, czy to wcześniejsza emerytura, czy po prostu wsparcia socjalne z drugiej strony, albo czarny rynek. Ciężko mi powiedzieć teraz jednoznacznie, ale krótko mówiąc, nie ma na ten moment działań rządu, który by wspierał klasę, nazwijmy to, robotniczą. To jest tylko i wyłącznie
wsparcie osób, którzy, no wszystkim się należy tak naprawdę, a to nie jest dobra droga moim zdaniem i raczej nie możemy liczyć na to, żeby w najbliższym czasie, w tych wyborach się to zmieniło. Możemy liczyć w pewien sposób na PPK, program, który już powoli rusza. Od 1 lipca de facto ruszyły zapisy w tych największych spółkach, natomiast wpływ PPK na GPW zdaniem ekspertów widoczny dopiero pod koniec tego roku, bądź nawet w pierwszym kwartale przyszłego roku. Więc czynników wewnętrznych raczej próżno szukać na polskiej giełdzie, a jak jest z czynnikami zewnętrznymi? Czy rzeczywiście tutaj wojna handlowa tak mocno będzie odbijała się w wycenie naszych blue chipów? Wydaje, czy ja może najpierw się odniosę do pierwszej części twojej wypowiedzi, ponieważ powiedziałeś, że próżno szukać czynników pozytywnych, między innymi także i w PPK. Ja mam jeszcze bardziej negatywne tego nastawienie. Oczywiście fajnie, że taki program powstaje i część osób oczywiście chce wziąć w nim udział, ale dalej odsetek ludzi, którzy chcą zainwestować w PPK, tak, czyli swoją przyszłą emeryturę położyć w pracowniczych planach kapitałowych, jest mały. Nie wiem, czy nie poniżej 50%, już teraz nie mam najświeższych danych, ale dalej to nie jest 100%, tak? A w państwie kapitalistycznym powinniśmy dociągać do takich poziomów jak 80, 90, 100%. Tylko osoby, które tak naprawdę mają niewielki czas do emerytury, nie powinny w takich planach brać udziału. Ale to jest jedna rzecz. Ten czynnik wpływu na polską giełdę. Gdzieś, jak byłem na Wall Street, była wypowiedź gremium osób związanych z sektorem bankowym i inwestycyjnym również, czyli przedstawicieli domów maklerskich, banków i także GPW, gdzie był podany taki przykład, że tak naprawdę zrównoważenie się wpływów PPK z tym, co było w OFE, to jest przekrój około 5-6 lat. Więc jeżeli mielibyśmy faktycznie w tym pokładać jakąkolwiek nadzieję, no to mamy przed sobą flautę przez kolejne 5 lat. Jestem trochę bardziej optymistyczny o samą giełdę, bo tutaj poruszamy właśnie temat zewnętrznych czynników i Donald Trump, który wydaje się, że chyba troszeczkę chciałby zluzować ten problem na linii USA i Chiny, ponieważ tak jakby wypuścił tą informację, że rozmawiał z Chinami. Chiny tego nie potwierdziły, to jest najśmieszniejsze, ale generalnie gdzieś tam te rozmowy się toczą i być może jesteśmy w momencie, w którym dojdzie do łagodzenia tego konfliktu. Natomiast na ten moment to, co jest pewne, to, że inwestorzy są jak na szpilkach. Czyli w zależności od tego, jak powieje, tak jedna lub druga noga gdzieś tam się kurczy. No i generalnie dopóki nie zejdziemy z tych szpilek, czy nie zejdziemy z takiego oczekiwania na jakiekolwiek informacje ze świata, tak długo niestety bardziej prawdopodobne są spadki, aniżeli wzrosty, ponieważ musimy pamiętać o tym, że łatwiej jest sprzedać jakieś aktywo w obawie przed ryzykiem, aniżeli kupować, kiedy mamy cały czas taki okres niepewności. Czyli niestety przed polskimi inwestorami, którzy nie korzystają z kontraktów terminowych, z certyfikatów, raczej ciężkie czasy. Ciężko będzie dobrać spółki do portfela? Moim zdaniem tak, trzeba być bardzo selektywnym. Ja osobiście cały czas ponad połowę portfela mam w gotówce. No, nie da się tak, nie ma takiej potrzeby też. To są momenty, w których powinniśmy akumulować gotówkę, bo będą fajne okazje i trzeba się tego trzymać. Nie trzeba być cały czas zaangażowanym na giełdzie, nie trzeba cały czas obracać swoimi środkami. Oczywiście kto nie zainwestował w złoto, franka czy dolara 2 lata temu, rok temu, to teraz moim zdaniem też nie jest to dobry czas, żeby to robić. Czyli z drugiej strony będzie odpływ kapitału z bezpiecznych aktywów, jak tylko się poprawi sytuacja, no i wtedy uderzy to w rynki akcyjne, które będą przecenione prawdopodobnie. Natomiast cały czas warto trzymać rękę na pulsie, bo pojawiają się spółki pojedyncze, które mają jakieś lepsze wyniki, tak jak Play, które cały czas jest w trendzie wzrostowym. Pamiętajmy, że to co powiedziałem na początku, tak jak niegdyś chlebem można było nazwać dobro podstawowe, tak teraz również dostęp do telefonu i internetu jest dobrem podstawowym. I to też może być wykorzystane przez spółki telekomunikacyjne właśnie do wzrostu cen i ta ich tutaj elastyczność cenowa jest bardzo duża, w związku z tym, znaczy klientów oczywiście, w związku z tym myślę, że te spółki telekomunikacyjne nie musiały zakończyć swojej fali wzrostowej tym, co się wydarzyło w maju, stąd też na przykład Play wzrósł. Więc da się znaleźć spółki i trzeba być bardzo selektywnym, ale naprawdę te okazje się mogą jeszcze pojawić zdecydowanie lepsze.
Czyli w grę tutaj wchodzi psychologia, psychologia, która była tematem mojej rozmowy z Elizą Dobrowską tutaj przed południem, ale o psychologii również na Investio. Tak, generalnie w Investio powinno być widać zaproszenie na webinar w tym momencie. W czwartek zostanie poprowadzony webinar dość nietypowy, ponieważ właśnie podejmiemy troszeczkę inny temat, zresztą nie ja osobiście, tylko właśnie goście zaproszeni, którzy poruszą temat podłoża fizjologicznego, który przekłada się na psychologię, czyli tak jakby spróbujemy znaleźć przyczynę tego, znaczy nie spróbujemy, tylko przedstawimy przyczynę tego, że nasze działania są takie, a nie inne. To jest bardzo fajna rzecz, dlatego że nie jest już tylko tak jakby mowa o tym, że musimy sobie poradzić z sobą samym, ale dzięki temu, że zrozumiemy nasze ciało, jak działa, jak funkcjonuje, będzie nam łatwiej przewidzieć, jak zachowamy się w konkretnych sytuacjach i na to przygotować swoją strategię. Więc ja bardzo serdecznie zapraszam już za dwa dni, czyli w czwartek o godzinie 20 w Investio. Bezpłatne spotkanie, więc zapraszam. No i cóż, chyba warto na takie bezpłatne, szczególnie bezpłatne spotkania się udać, aby tą właśnie gotówkę chronić i być może zaczekać na jakąś okazję. Okazje z całą pewnością jeszcze będą, być może już są, a o zbliżających się okazjach z całą pewnością będziemy informować. Naszym gościem tutaj w studiu, choć przez internet, był Marcin Tuszkiewicz. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję serdecznie, no i życzę powodzenia. Państwu również pozostaje tylko przygotować się na krótką przerwę, ponieważ już po niej Marek Rogalski razem z nami zaprezentuje, czy wprowadzi nas w świat walut. Serdecznie Państwu dziękuję.